skończył się. Rok 2020 skończył się. Nie było tak jak w memach, w którym zegar zaczyna odliczać kolejne godziny tego samego roku. Mamy styczeń 2021 roku i wiele osób powie: nic dwa razy się nie zdarza, cytując Wisławę Szymborską i chcąc jak najszybciej zapomnieć o 2020 roku, który jednak dla światowych giełd, a i również dla mniejszych spółek w Polsce, był mimo wszystko bardzo dobry. Zapraszam na magazyn Bilans, Michał Palaczyk. Tak naprawdę rok 2020 był dla rynków niczym zjazd tego snowboardzisty. Wszystko wyglądało całkiem dobrze na początku roku i nagle pojawiło się urwisko zamkniętych gospodarek, wielkich kłopotów i przyszły rządy ze swoim spadochronem sypnęły gotówką. Wyniki finansowe nie były takie złe, wszystko wspierane pieniędzmi z zadłużenia. I dokładnie w tym momencie znajdujemy się na początku 2021 roku. Powiem dziś, na co zwracać uwagę na podstawie tego, co już wiemy i co zdarzyło się w ostatnich kwartałach i ostatnich dniach tego minionego roku. Cyberpunk 2077 to ta najbardziej wyczekiwana premiera. Ostatecznie swoista porażka, ponieważ kurs spadł o prawie 50% do dołków, ponieważ gra nie działa zbyt dobrze na PlayStation 4 czy na Xboxie, natomiast na komputerze jest bardzo dobra i prawdopodobnie i tak zdobędzie tytuły gry roku. Po 7 latach okazało się, że można zrobić w Polsce naprawdę drogą, zaawansowaną grę, która będzie miała wielką, bardzo mocną i udaną kampanię marketingową, bo to CD Projektowi naprawdę wyszło. Natomiast ten rok to tak naprawdę wielka próba dla CD Projektu. Wiele można z tego, co się stało, odkręcić pod względem samej gry, wyników sprzedażowych i oczekiwań kolejnej przyszłości. Można też wiele ogłosić z nowymi projektami gamingowymi. Od tego też będzie zależała sytuacja w pewnym stopniu WIG-u 20, no i całego segmentu gier komputerowych. Ostatecznie CD Projekt może podnieść się z tych kłopotów i to, co najważniejsze dla inwestorów teraz, czyli bardzo duże pozycje, krótkie i złe nastroje, wcale nie muszą być takie złe. Wszak aktualnie w pierwszych w dniach 2021 roku mamy te około 3% ujawnionych pozycji krótkich na akcjach i pewnie drugie tyle poniżej ujawnionalnego progu 0,5%, może nawet łącznie 6% czy więcej akcji jest w tej chwili na krótko, natomiast pamiętajmy, że wszyscy, którzy handlują na krótko, mogą bardzo szybko zamknąć swoje pozycje, gdy kurs na przykład spadnie poniżej 220 czy dotrze do okolic 170 zł, które są ważnymi poziomami jeszcze z historii. Zatem sytuacja CD Projektu to naprawdę nie jest koniec tej niezwykle ciekawej rozgrywki i tu może się jeszcze wiele zdarzyć, niekoniecznie negatywnego, natomiast na ten moment sentyment faktycznie jest po stronie wszystkich shortujących. Patrząc szerzej na polską gospodarkę, to był z pewnością rok mocnej inflacji, która na koniec roku listopad do listopada wynosiła 3%. Patrząc na cały koszyk, wyraźnie spadły ceny odzieży w związku ze zmniejszonym popytem, no i ceny warzyw, ponieważ 2019 rok był wielką suszą, tak zatem warzywa w tym roku są tańsze, sezon był udany. Patrząc trochę szerzej, inflacja będzie swoistym problemem, również w związku z tym, że mamy bardzo niski poziom stóp procentowych, to powoduje, że gotówka jest wypychana z rynku, z lokat, nie tylko na giełdę, co obserwowaliśmy na New Connect, ale również cały czas na rynek nieruchomości. W trzecim kwartale 4,2 miliarda złotych z gotówki oraz z wkładów własnych wpłynęło do deweloperów w 10 największych miastach. Skala oczywiście w całości rynku jest prawdopodobnie dużo większa, natomiast odczyty z trzeciego kwartału są trochę niższe niż odczyty z trzeciego kwartału 2019 roku. Jeśli utrzyma się trend i każdego kwartału będzie na rynek nieruchomości trafiało w tych 10 największych miastach powyżej 5 czy 6 miliardów złotych, ten trend, trochę niekorzystny z perspektywy szerokiej, może być napędzany, ponieważ bardzo radykalny wzrost cen nieruchomości w krótkiej perspektywie może spowodować jakieś późniejsze problemy na rynku, głównie w obliczu tego, że w tej chwili z wynajmem, szczególnie krótkoterminowym, mogą być cały czas problemy w 2021 roku i stan turystyki, czy na przykład powrotu studentów na uczelni nie musi być rzeczą oczywistą już w najbliższych miesiącach. Najbardziej optymalnym scenariuszem byłby umiarkowany, bardzo podobny jak w 2019 czy w 2020 roku, w tych miesiącach bez lockdownu napływ gotówki, on by uspokoił rynek nieruchomości i dał mu szansę napędową. Wiele cały czas na świecie mówi się o Polsce. To akurat screen z początku 2020 roku, który pokazywałem w magazynie Bilans. Natomiast tak naprawdę
Pokazuje go dlatego, że niewiele się zmieniło. Wciąż mówi się o Polsce dość dużo pozytywnych rzeczy i cały czas upatruje się Polskę jako to miejsce, gdzie na przykład od strony przemysłu szczególnie może się tu wiele dobrego zdarzyć również w 2021 roku. Patrząc z kolei szerzej, kluczowy był dopływ pieniędzy nie tylko z pakietów rządowych czy polskich tarcz antykryzysowych, które bardzo mocno wsparły wyniki spółek, ale z tych globalnych tarcz od wielkich banków, na przykład od Fedu, to dzięki nim na giełdach panował praktycznie nieustający 9-miesięczny trend wzrostowy, jak na S&P 500. Spowodował on także niezwykły wzrost Bitcoina, który w okolicy Świąt Bożego Narodzenia kosztował 23 400 dolarów. Tutaj trend wzrostowy jest cały czas mocny, a ten układ impulsu wzrostowego odbywa się przy dużo mniejszym zaangażowaniu mediów jak szczyt z końca 2017 roku. Tak naprawdę na giełdach, szczególnie dla spółek technologicznych, to był fantastyczny rok i będą go wspominać długo i pozytywnie. Te spółki, które pomogły nam przeprowadzać spotkania i uniknąć spotykania się podczas lockdownów, wzrosły najmocniej 400% czy 300% i 200%, jak na przykład Spotify. Natomiast ten rok na pewno będzie okresem niższej dynamiki wzrostu przychodów tych spółek. One dalej będą się dynamicznie rozwijać, natomiast to nie będzie to ten okres, kiedy tak naprawdę te firmy dawały nam możliwość normalnego prowadzenia biznesu. Zatem będzie odwrót w stronę tych spółek, które na trwałe, w dłuższym terminie gwarantują technologiczne bezpieczeństwo, a nie tylko gwarantują nam możliwość spotkania się w zamian za odwołany lot. W Polsce to też dobry rok dla spółek związanych z epidemią. Nawet CD Projekt wspomniany przed chwilą skończył go na praktycznie zerowym poziomie. Natomiast te spółki, które nie miały jakichś spektakularnych kłopotów, jak Playway czy LiveChat, wzrosły od 100 do 200%. To grono również można by rozszerzyć dalej poza gaming, patrząc na takie podmioty jak Asbis, które zyskiwały na zwiększonej sprzedaży sprzętu elektronicznego. Tutaj skala wzrostu 145% i wiele spółek podobnych do Asbisu pod względem modelu biznesowego też zaliczyło trzycyfrową stopę zwrotu. Patrząc na te największe spółki, na przykład z Dow Jonesa 30, 20 firm zakończyło ten rok na plusie, jednak tutaj poza tymi technologicznymi spółkami trudno upatrywać tak wielu bardzo pozytywnych firm. Nawet niektóre spółki medyczne zakończyły ten rok na minusie. Wszak to wielkie koncerny, które korzystają globalnie, a nie tylko na konkretnych segmentach rynku, jak w Polsce Mercator, najgorzej oczywiście Boeing. Zatem jeśli spojrzymy na S&P 500, był to bardzo dobry rok, ale głównie te dobre stopy zwrotu wspierane były przez kilka największych firm w indeksie. Jeżeli spojrzymy na coś z technologii, co będzie korzystało na zmieniającej się sytuacji i nie był to taki jednorazowy, czterocyfrowy, czasami dynamiczny przyrost przychodów, to spółki związane z big data, z szeroko pojętym IT, czyli prowadzeniem procesów biznesowych w chmurze. Te firmy będą dalej korzystały, nawet można to wyczytać w raportach polskich spółek, które niejako przymuszone zostały do przeprowadzania części cyklu biznesowego czy obrotu dokumentami w chmurze w związku z pandemią. Piszą w raportach, że to, do czego zostały zmuszone w pierwszych dwóch kwartałach, ostatecznie powoduje zmniejszenie kosztów i będą dalej inwestowały w tym kierunku. To też będzie trend kolejnych kilku, nawet lat. Czyli zmieni się struktura tych spółek, które technologicznie będą cały czas mocno zyskiwały, ale coś, co jest jeszcze bardziej istotne, to coś, co widzimy, gdy spojrzymy na strukturę indeksu S&P 500, ciągniętego przez największe spółki technologiczne. Jednak zyski po podatkowaniu jednak są na poziomie z 2012-2013 roku, zatem niezbyt dobrze to wygląda i ten rozdźwięk pomiędzy indeksem a zyskami jest już bardzo mocno widoczny. To też nie zmieni się po pierwszym kwartale, który będzie trudny i cały rok z perspektywy zysków może okazać się nie tak bardzo atrakcyjny, patrząc na wyceny S&P 500. Natomiast pamiętajmy, że cały czas na rynkach jest gotówka, która powoduje, że aktywa mogą zyskiwać, aktywa akcyjne, pomimo tego, że nie gwarantują tak wysokich zysków z przedsiębiorstw, które się zakupiło za ten darmowy pieniądz, który wygenerowały banki centralne.
Wielu jeszcze w wakacje mówiło, że jest po recesji, że dołek aktywności gospodarczej nastąpił gdzieś w pierwszych dniach kwietnia. W magazynach Bilans bardzo powątpiewałem w to. Dzisiaj mamy obraz gospodarek, który wskazuje na to, że w większości poważnych, dużych europejskich, ale także światowych gospodarek będziemy mieli swoistą formację litery W, podwójnego dna na aktywności gospodarczej, liczonej, mierzonej jako dane wysokiej częstotliwości. Owszem, w niektórych gospodarkach może to być bardzo nierówne W z drugą odnogą dużo niższą. Natomiast mamy realny spadek aktywności gospodarczej i on będzie trwał jeszcze w styczniu, a w bardzo niekorzystnych warunkach, które mogą nastąpić, może się przedłużyć nawet na dużą część pierwszego kwartału. Zatem dopiero drugi kwartał mógłby być takim testem tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza, no i też będziemy wtedy widzieli korzyści z lockdownu w pierwszym kwartale w związku ze zmniejszoną liczbą zachorowań. Coś, co jest istotne dla całej giełdy i dla całej polskiej gospodarki, to bardzo mocne słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który w ostatnich tygodniach roku raz interweniował na rynku, chcąc trochę osłabić złotówkę do dolara i do euro oraz straszył obniżeniem stóp procentowych, możliwe, że nawet poniżej zera. Wszystko to ma oczywiście swój cel, bardzo dużą pomoc eksportowi, co wiąże się również z tym, co padło wcześniej w magazynie Bilans, czyli bardzo dobrej prasie dla na przykład inwestycji w Polsce, o której mówi się za granicą, wspierałoby to właśnie eksport, takie działania walutowe i dość słaba złotówka. Natomiast z perspektywy giełdowej może to znowu uderzyć w banki, które i tak mają się niezbyt dobrze. Mamy bardzo mocny spadek kredytów korporacyjnych i ogółem kredytów. Duża część konsumentów też niechętnie bierze kredyt lub nie ma tej zdolności. Podobna sytuacja nawet do drugiego czy czwartego kwartału przyszłego roku może trwać z wieloma firmami usługowymi, które nie będą miały zdolności kredytowej w związku z trudną sytuacją przez cały 2020 rok. Należy na to uważać i pamiętać o tym, że wszelakie działania NBP-u, które prawdopodobnie będą trwały jeszcze przez przynajmniej dwa najbliższe kwartały, mogą mieć swój drugi koniec, niekorzystny dla importerów i bardzo groźny dla banków. No i oczywiście jest jeszcze temat inflacji, która jest w tej chwili bardzo mocno rozgrzana. Na co uważać w tym roku? Tak naprawdę, jeżeli historia miałaby się w tym roku nie powtórzyć, to mógłby to być rok, w którym kontrarianie, czyli wszyscy oczekujący i patrzący wbrew temu, co się dzieje na rynek, mieliby kilka okazji do dużych zysków. Natomiast patrząc przekrojowo, 2020 rok był najgorszym rokiem dla kontrarian, dla wszystkich, którzy oczekują czegoś innego, którzy handlują przeciwko trendowi. Ponieważ tak naprawdę na S&P 500 mieliśmy 10 miesięcy wzrostów i jeden miesiąc czy dwa miesiące większych lub mniejszych spadków. Podobnie było na SWIG 80 czy na mniejszych indeksach polskiej giełdy. Podsumowując, w tym roku może się okazać, że będzie więcej niż tylko kilka okazji dla kontrarian, dla wszystkich, którzy oczekują, że będzie inaczej niż spodziewa się większość i inaczej niż aktualnie dyskontuje trend. Natomiast pamiętajmy, że patrząc historycznie, kontrarianie jednak tracą pieniądze. W związku z tym można się spodziewać, że w Stanach Zjednoczonych przynajmniej raz w tym roku pojawi się mocne wstrząśnięcie walorów. Gdy mówię o mocnym wstrząśnięciu walorów, od razu wielu myśli o tym, co zdarzyło się w marcu 2020 roku. Natomiast spodziewam się, że to może mieć raczej skalę tego, co widzieliśmy w 2018 roku, czy na przykład w 2014 roku, czyli mocne, trochę szersze korekty, które będą zmniejszały wycenę aktywów, które będą implikowane różnymi strachami z gospodarki. Zatem szykujmy się na to, że ten rok nie będzie raczej powtarzał listopada i grudnia z polskiej giełdy, czyli kumulacji wielu dobrych sesji w krótkim czasie z wielkimi stopami zwrotu. Warto też uzbroić się w pewną wstrzemięźliwość z interpretacją wielu prognoz różnych analityków, które przeczytamy w najbliższych dniach. Analitycy zazwyczaj oczekują, że
będzie dużo lepiej. Od dawna nie widziałem nagłówków i sformułowań analityków, którzy oczekują bardzo złego roku i załamania gospodarczego. Przy takiej zmienności, jaką mamy teraz, wróżenie tego, co zdarzy się za 6 miesięcy, nie ma zupełnie żadnego sensu, tak samo jak za 12 miesięcy. Patrzmy na gospodarkę i na giełdę z krótszej perspektywy, a na nagłówki raczej z ciekawością, bez zbędnego przywiązywania się, ponieważ analitycy ani w 2019 roku, ani w 2020 roku nie przewidzieli tego, co się wydarzyło, nie przewidzą także w tym roku. Owszem, ich stopy zwrotu na koniec roku mogą być zbliżone do projekcji ze stycznia, natomiast w ciągu tych 12 miesięcy zdarzy się tyle rzeczy, że będziemy mieli okazję do kilku bankructw i do kilku okazji stania się naprawdę bogatymi ludźmi. Uważajmy też w tym roku na wiele prostych wykresów, które przywołują nam różnego rodzaju analogie, które sugerują kryzys i spektakularne załamanie. Tak jak na przykład korelacje Dow Jonesa z indeksem dolara amerykańskiego. Owszem, znajdziemy cały tuzin porównań tego, że to, co dzieje się aktualnie na rynkach, jest zbieżne z tym, co zdarzyło się w 2000 i w 2001 roku na amerykańskiej giełdzie. Jednak nie traktujmy tego jako kalkę i jako wróżbę oczywistego kryzysu. Pamiętajmy, że istnieje cały czas Fed, który jest gotów zasypywać pieniądze gotówką, dawać płynność, aby tylko nie zdarzyło się nic złego chwiejnej amerykańskiej gospodarce. Będziemy mieli w tym roku zupełną konfrontację dwóch tez analityków. Z jednej strony analitycy uważają, że kryzys miał swoją jedyną przyczynę, którą był koronawirus. Inni z kolei upatrują koronawirusa nie jako przyczynę kryzysu, ale jako powód do kryzysu. Koronawirus podciął gospodarkę tak, że będzie ona miała problem rozpędzić się w 2021 roku. Pokazując to na obrazowym przykładzie, jedna część analityków uważa, że rozpędzony biegacz przez lockdowny i epidemię został w pewnym momencie zatrzymany. Dano mu sterydy, dano mu chwilę odpoczynku i dalej będzie biegł z równie dużą szybkością, jak w momencie, gdy go zatrzymano. Drudzy uważają, że podczas tego zatrzymania został on tak skutecznie poturbowany, że nie będzie miał siły, aby w 2021 roku podnieść się i biec tak szybko, jak w 2017, 18 czy 19. Ten rok da nam odpowiedź, która z tych grup analityków ma rację, aczkolwiek spodziewam się, że ostatecznie obie powiedzą, że miały rację i dopasują fakty do swoich tez. Dlatego spoglądajmy na wykresy, na giełdę, na wyniki finansowe i na aktualną sytuację, a nie na to, czy chcielibyśmy Armagedonu jak w 2001 roku, czy raczej eksplozji kursów akcji jak w 2012 i 2013. To był magazyn Bilans. Życzę dobrego roku, dobrego stycznia i dużego podatku z zysków wypracowanych w 2021 roku. Michał Palaczyk, Squaber.com i zapraszam do naszej aplikacji oraz do zostawienia lajka pod tym filmem.